Dzień dobry panowie, witamy w naszej nowej zabawie, która nosi osobliwy tytuł Ja czy On. Być może jak chodziliście kiedyś na wesela, to była taka gra małżeńska, które zdanie jest bardziej do którego członka rodziny podobne. Tu was dobraliśmy w pary, jako że jesteście w pokoju na wyjazdach, więc chcemy sprawdzić, jak wy się dobrze znacie. Macie przed sobą kartki z imionami, więc prośba, jak ja zadam pytanie, macie 2 sekundy na przemyślenie i na mój sygnał razem pokażcie do kamery kartkę z danym imieniem i na koniec sprawdzimy, jak dobrze się znacie. Jasne. 20 pytań, to zaczynamy. Kto najdłużej rozmawia przez telefon z ukochaną? Pokazujemy. No, na odwrót. 0 dobrych. Kto najdłużej myje zęby? Możecie od razu pokazywać. Nie będzie. Też źle, też na odwrót pokazywaliście. Możecie patrzeć sobie, żeby sprawdzać te swoje odpowiedzi. Akurat tego nie odnotowałem bardzo, także ciężko nie wstydzi. Kto najdłużej siedzi w łazience? Na razie pytania dotyczą tych wyjazdów. O, no i mamy pierwszą zgodność. Nie dowiedziałem, co Dawid pokazał, żeby była zgodność. Kto najgłośniej chrapie? Nikt nie chrapie sobie bardzo, mi się wydaje. Ale jak coś nie, to czasem da mi... Czasem ci odetnę. No, Dobrze, druga dobra odpowiedź. Kto najwcześniej z was wstaje? Razem wstajemy zazwyczaj. Ale to dobrze, czyli kolejna trzecia, jeżeli dobrze liczę, poprawna odpowiedź. Kto podgłaśnia telewizor w hotelu? My nie oglądamy telewizora w hotelu. No to w takim razie laptop, muzyka na laptopie. Kto głośniej czego coś słucha? Na słuchawkach. Na słuchawkach, okej. Okay. Ale... Nie liczy się. Nie da się odpowiedzieć na to pytanie. No to jedziemy dalej. Kto dłużej zostaje na treningach? I tu w Olsztynie i na wyjazdach. Zazwyczaj razem tak, wchodzimy. Razem wchodzimy, razem stąd schodzimy. Dobrze, to zróbmy kolejną poprawną odpowiedź. Kto najczęściej odwiedza fizjo po meczu? To ja chyba częściej. Dobrze. Kto spędza najwięcej czasu w telefonie? No to chyba ja. Szymon, to mi się to podoba. Dobrze. Kto najwięcej je podczas wyjazdów? Jak jest dobre jedzenie, to jemy dużo oboje. No, ja nie wiem, ciężko powiedzieć, ale dam to i to. No, ja też dam, że ja. To kolejna poprawna odpowiedź. Kto najczęściej czegoś zapomina? Dobra, ja dam siebie. Czego ostatnio zapomniałeś? No to bardzo, ja wiem, chyba skarpetek na wyjeździe nie mieliś tam. Jedziemy albo dalej. Treningu, przecież można. Jedziemy dalej. Właśnie, kto zabiera zawsze ze sobą dodatkową parę skarpetek? Ja biorę na pewno. Zawsze mam więcej. No, także w sumie tu są 2 odpowiedzi, dobre. Dobrze, no to uznajemy. Kto najczęściej chodzi z was do fryzjera? Ja chodzę jak muszę. No, ale mi się wydaje, że Szymek tak częściej. Dobrze. To nigdy nie spóźnia się na trening. No to ja muszę dać Szymon. Dobrze. Kto zawsze zabiera coś do czytania ze sobą na mecz wyjazdowy? Szymon. Ja biorę, ale rzadko czytam. A co ostatnio przeczytałeś? No mam jakąś tam książkę, ale lepiej nie mówić. Kto ma z was najwięcej par butów do siatkówki? A tu mi się wydaje, że chyba ja mogę mieć. No, myślę, że Dawid może mieć więcej. Kolejna poprawna odpowiedź. Kto bardziej woli siłownię? O, faworyt jest chyba jeden. Szymon. Na pewno Dawid. Kto najwięcej gra w gry komputerowe? Ja mam więcej czasu trochę. Przedostatnie pytanie. Kto ma fajniejszy samochód? O, no to wiadomo. To było łatwo. I kto najbardziej nie lubi przegrywać? Nikt nie lubi. Nikt nie lubi przegrywać. Ale kto się bardziej denerwuje po takich przegranych? Nie. Ja bym dam Dawida. No, ja też dam siebie. Dobrze, jeżeli dobrze policzyłem, 16-17, także test zgodności zaliczony. Możecie dalej być ze sobą na wyjazd. Może byś zadał pytania, jakieś na przykład kto co lubi, jaki kolor, albo tylko typu, że tu będzie dobra wiadomość. Byłoby łatwe. Dziękujemy panowie. Dziękujemy. Dzięki.